Hej, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cześć Sebastianie. Próbowałem jeszcze na ostatnią chwilę dokoptować w taki pasek ładowania, ale ku zaskoczeniu absolutnie chyba nikogo. Trochę mi nie wyszło. I nie powiem, że jestem z tego zadowolony. Próbuję jeszcze jedną rzecz tylko na szybko ogarnąć, tylko gdzie to będzie. Chyba tak to będzie. To powinno działać. Dobra. Na czym to my ostatnio skończyliśmy? Na czym się wypierdzielaliśmy? Jak zwał, tak zwał. W tak zwanym międzyczasie, który był między Steamami, nadrobiłem sobie ten fragment, który był, powiedzmy, utracony przez save'y. I przez to, że nie zapisywałem po Stone Manie. Proszę, tam mowa. Tym razem na pewno jest na taki chciwów każdy wskazany, prawda? A sine qua non fa che dzisiaj wmawiam. Nie, no, tym razem już wiem, co tu jest, więc nie będę tak zaskoczony. Żartowałem. Już czuję, że będzie źle. Nie, no, jeżeli dobrze by się ułożyło, to te widoki, które dropdownują, by się ułożyły jakoś szeregu, ale aż tak dobrze to nie ma. Wydaje mi się, że będzie nieco łatwiej, jeżeli będą dwa dropdowny i jeden chmurkowy. Jak widać na złączonym. Jezu Chryste. Zgarnijmy sobie wszystkie shockwave'y, jakie istnieją. Spróbujmy jego pobić. Oj. Jądę. Ja umarłem. Ha. Oj, dał mi za dużo obrażeń, że to był chyba. Jednocześnie mam wrażenie, że ja mogę to zrobić. Cześć, Pratku, witam. Jasne. Salka sobie, aby chronić naturę. Chronić naturę, sprzedając posiłki. No dobrze. Jasne, to może pójść nie tak. Woodman. Czy mamy coś godnego uwagi? Sonic Wave. Co to robi Konohanin? To jest dobre pytanie. Czy on będzie stał w miejscu? No nie, on będzie tak robił. Okej. Okay. No, coraz więcej tego się pojawia, mam wrażenie. Zgaduję, że jest podatny na ogień, więc spróbujmy. Wow, spokojnie. O Jezu, stwierdzenie się, co? Wieście? Powinno być 200. Jep. Nasionka, które działa jak pod towery. Trochę żałuję, że Ady tutaj nie daje permanentnie, bo tak to bym go używał trochę więcej. Czym jest to drzewko? Czym jest to jabłko? Przestań. Nie rób tak. Nie ma jabłuszek. Albo i będą. Holy fuck, ile? Jabłko leczy, zauważyłem. Nie spodziewałem się, że aż tyle. O Jezu! Nie widziałem tego, bo chłop mnie zasłonił. Spróbujmy z Sonic Wave'em. Kurde, jestem za bardzo przyzwyczajony do grania button twerki na klawiaturze i przez to mam wrażenie, że ciężko mi się krzyżakiem ogarnąć. To jest Amrawitem. Spróbujmy na razie tak. Jedu, wpierdziałem się niepotrzebnie. Sonic Wave. Czy mogę przestać odbywać się do tego wszystkiego?
Powinienem móc też go zabić teraz. Chyba teraz lepiej. No i tak się zastanawiam, czy jeżeli byśmy z Arya grabowali pole Woodmana, czy moglibyśmy... wyleczyć się przed serią burzka? Jak ktoś serio? Nie wiem, co kombinujesz, ale nie podoba mi się, że nakłaniasz widzów do złego. No dobra. Pójdźmy zobaczyć, gdzie naszego tatusia znajdziemy. Domyślam się, że musi być w tym budynku. Bo wielkiego innego wolnie nie mamy. Informacja w Waterworks, oszczanie jest na innym piętrze. Bo nie może zapaść pola. To miałoby sens, niestety. Czy to Sylab? Nie. Przynajmniej nie wydaje mi się, że to był Sylab. Somehow creepy. Trochę tak. O, do tego możemy się podłączyć. Cześć, Sevik. Zdążyłem już zaliczyć dwie wyjawki, jak cię nie było, nie macie. PayPal. Można powiedzieć, że wziąłem te elki. On zmienia kanały. O Boże, szczurasy. O Boże, szczurasy. Tylko nie szczurasy! Oczywiście, że nie zdążyłem. O mój Boże, jeszcze tych chmur... Chmurki są tak wolne na tym poziomie, że jest. A wezmę sprzedam roll komuś. Mam nadzieję, że szczura poleci, bo iFlur, jeżeli poleci do Claudiego. Żeby mnie ostrzec. Obawiam się, że na modów to może nie działać. Uwedo. Fireman nie zabije, ale będzie blisko, więc użyję Firemana. To jest najbliższy cel. Taką miałem nadzieję w tej sytuacji. Bo nie najbliższy cel byłby mina nie na rękę, bo mogłoby polecieć do Cloudy, które byłoby po prostu nieśmiertelne przez to, że była akurat na górze. Sam jak wszystko szkoda, to nic się nie zmienia. Bo program nie zwraca uwagi doskonale. Pamiętajcie, jeżeli wydaje wam się, że pilot nie działa, tak naprawdę program w tej widocznie nie działa. O, szuras. Zdążę czy nie zdążę i dlaczego nie? O, zdążyłem. Nice. Dobra, to chyba nic więcej nie ma. To do palenia. Pancerze? W tej grze są pancerze? O! To winę mogę się tylko tutaj, światownicy. Opłać te rachunki za wodę. Budowa ścieków. To wszystko jest tylko dla pracowników. A pomyśleliście może, że ja też chcę grzecznie i kulturalnie coś tutaj załatwić? Jestem dzieckiem pracownika, więc praktycznie jestem pracownikiem, prawda? Czy sugerujecie, że są tu jakieś wirusy, które trzeba bardzo intensywnie pozbawić życia? Dobra, jak wy działacie? Bardzo wolno póki co. A, czyli to jak... To chyba działa tak, że jeżeli ktoś trafi, to działa jak threader. Tak przynajmniej wygląda. Ja mogę, mogę. Czemu korpo? Od razu. Treder. Mam wrażenie, że na razie dostaje dużo takich tych trederopodobnych chipów, co nie do końca mi się podoba, szczerze mówiąc.
Pedale są fajne, jeżeli się ich używa jako program Advance, ale poza tym bardzo mocne ech, że się tak wydarza. A propos hiter. Hiter to prawie jak hater. Dobra. Rozrzutnik, Gunwa. Tak jakoś mi się skojarzyło. Jak powiedziałaś? 70. A. To może być lepsze niż to, co miałem do tej pory, to na pewno. Bo z PDS daje 30 i Shockwave'ów ma chyba max w poderze? Zobaczmy, ile mam Shockwave'ów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, mam dychę. Ale tutaj sobie po ID ustawię może. To ja właśnie mam, chcę zobaczyć. Cześć, Tate. Się doczekajcie, muszę coś zrobić. Czy. Nowe źródło. Ściąga 70. O, pływa, da się większy niż 72? Jeszcze nie kapcem? O, pływa, ale piękna ściąga z tego wyszła. No dobrze, skoro to już mamy ze sobą. Wydaje mi się, że możesz zejść jeden ze spedów i możesz mieć dwa kanały. Mogę mieć dwa kanały nawet. A, B, B, C, C, I guess. Tylko nie jestem pewien, czy te dwa kanały jest tego wart. Sales Fight Long. Mogsady nie są złe PC, bym powiedział. Już prędzej Firefold bym chyba wyrzucił. Firefold. Bo sobie bym chciał teraz drugiego kanona, co? Na przykład zaraz jednego Longstarda mogę spróbować niby. Peter H.I.O. Czy ja chcę dla samego programu Advance'a w grze, w której nie można sensownie dodawać? Mogę spróbować zaraz Shockwave'ów, I guess. Zaszkodzić mnie nie zaszkodzi. Bombki. Quake Dash, Panel Outy, Recovery, Steel Escape, nah, jest okej. Okay. Ja to już wszystko zgadzamy chyba. Wydaje mi się, że muszę wcisnąć ten przycisk, którego nie pozwoli mi wcisnąć wcześniej. Jak już mówiłem. Mam nową ikonkę na szczęście, ona jest od ostrzeżenia użytkownika. Może to są ostrzeżenia, które ty komuś dajesz, a nie odwrotnie. Najwyższego poziomu badania są odprowadzone. Morfowanie programów czytań, kiedy są dane chipy będą się zmieniać. Kanoniczne chipy staną się zeta działkiem. Właśnie bałbym się trochę, że jeżeli będziemy się bawić z tymi pseudo-łodnami, to że skończy się to na tym, że w pewnym momencie kogoś zabanuje na śmierć. A to by implikowało, że ja będę musiał potem jakoś się grzebać z tym i znaleźć, gdzie to się naprawia. Napisz sobie, że Captain America miał rację. Napisz sobie, że pięć koła, nice. Bogato. Ich za bardzo nie trafię chyba i to jest najgorsze. A może. No, tak nie trafię. Jak on jest w pierwszym rzędzie, to on nie ma szans nie trafić z kolei. Spróbujmy tak może. Tak. Już trafiłem. Dobra, that's fine. This is fine. A czy to coś jeszcze mamy? O nie, przyszli nowi ludzie do roboty i tylko narzekają.
Czy ja zdążę z kanona? Oczywiście, że nie. Nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewałem. Ale nawet nie jestem zdziwiony. Tak samo jak nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewałem, jak dzisiaj wychodziłem na spacer. Sevik mi świadkiem, że mieliśmy dzisiaj nie najlepszą pogodę. A ja i tak twierdziłem, że przejdę się na spacer, to może później tak. No, żeby chyba jakby trzeba dać. Właśnie miałem wrażenie, że trzeba nie tak szybko jak się dało. Opłać to opłaty za peta? O Boże, co? Za peta trzeba płacić? Najgorzej. Kto to wymyślał? Starter jest bez portu. Plakaty rodem z jakiegoś Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wczesnej miałem taki lekki mindfuck, że doktor Hikari wymyślił Petę, a jego badania są kontynuowane przez jego syna i miałem takie, czekaj, my kontynuujemy jego badania. Ale po chwili sobie uświadomiłem, że raczej chodzi o starego doktora Hikariego, czyli o naszego dziadka. Naszego ojca nie ma dłuższego czasu. Doskonale. Możemy się podłączyć. Tyle miejsc, kiedy możemy się podłączyć. Nie ma dowodu na to, że się zmógł. Zmógł może nie, ale zmoknął. I cannot yet. Nice. Odrobinę mi się niestety przemokło i mówię, chyba muszę zacząć się tutaj po prostu parasolkę pokazać do petaka, jak wychodzę. Bo to trochę nieprzyjemne się to robi. Mokre Shinji. Jaha. Proszę tutaj nawigatora. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien. Excuse me? Co to kurwa jest? Popełnia błąd, prawda? Trzeba się umieram. Okej, rozumiem. Muszę sobie dodać trochę chipów, bo z obecnym setupem nikuje nic nie zrobię. To wygląda nieco lepiej, ale tylko nieco. I nie jestem przekonany. Mogę odrobinę opóźnić moje cierpienia z pederami. Ale to będzie faktycznie opóźnienie cierpień bardziej niż cokolwiek innego. Bo oni teraz tu przyjdą i postawią bombki w ten sposób. Jedną powinienem być tutaj niszczyć w miarę konsekwentnie. Z dwoma czy trzema już jest nieco gorzej. Nawet się działa ten fire tower mnie zastanawia. Na pewno nie tak. Dobra, zwołam już sobie poradę, bo mam na tyle silny buster, że mogę niszczyć się w miarę szybko i sensownie. Więc teraz będzie kwestia tylko dobicia ich. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ach. Nice. Zeszło trochę długo i nie powiem, na ich widok odrobinę się przeraziłem, ale wyszło sprawniej niż się spodziewałem. Jak na to, na jakie widoce trafiliśmy. Dobra, tu nic więcej nie ma. Do lodówki się nie podłączymy. Okej. Włamujemy się do kompa naszego ojca. Doskonale. A potem będzie: o, Len, co robisz?
Jestem nie, że powiem, że to co robimy jest absolutnie bezpieczne i nic złego się nie stanie. No dobrze. Przekazaliśmy wiadomość do naszego ojca i niestety power up jeszcze nie jest nasz, ale możemy zobaczyć, czy tutaj coś jeszcze znajdziemy. Addad. Były sobie NDA-ki. Ha. Czym to jest? To jest F-ka, więcej F-ek nie mamy. Ach. Co będzie robił po prostu sobie wirusy takie do zwalczenia? Takie pseudo-gwarantowane encountery? O, ciekawe. No dobrze, czyli kwestię ojcowską mamy załatwioną chyba. Na razie, bo nie idę, to więcej moglibyśmy tu zrobić. I przy okazji wydaje mi się też, że w samym Scilabie już więcej nie będzie. Więc wracajmy do domu. Jestem pewien, że po drodze absolutnie nic się nie wydarzy. Zresztą, co mogłoby się wydarzyć po drodze? Fajne, że się normalne nagrody? W sumie tak. Tylko wiadomo, że no... Siłą rzeczy są to w jakimś tam stopniu losowe walki, tak? Więc... Nie mamy jakiegoś wielkiego wpływu na to, co dostaniemy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że one są losowe. AC Daisy. Dostaliśmy maila, zobaczmy. Przepraszam, że byłem zajęty. Udało mi się skompensować program dla Mega Mana. HP Memorka i Power Up, nice. Plus do ataku chyba. To wydaje mi się najjasniejsze. Ej, może Gatmana podlasowano? Jak tam twój Gatman? Okej, to jeszcze nie, rozumiem. A to na dziś chyba na tyle. Mógłbym na opartego pewnie poszukać w sieci nawigatorów, ale... Po prostu pójdę spać. Minął miesiąc od prania mózgów. Bo szaleje jeszcze bardziej już koniec streama, tak było. Ben jeden taka dobra, że aż chce skończyć streama po 20 minutach. Nie no, żartuję. Aż tak źle jeszcze nie jest. Gra mnie jeszcze nie frustruje. Nie ma wody, więc nie ma śniadania. Czemu nie ma wody? What do you mean, nie ma wody, mamo? To jest najgorsze uczucie, kiedy nie ma wody, a akurat jest bardzo potrzebna. A czy mieliśmy rano wodę w domu? Nie. Najgorsze, co mi się któregoś razu przytrafiło, to jak wyłączyli nam wodę na wieczór, tak kompletnie bez zastrzeżenia. A ja wsiadłem sobie na rower pojeździć. I potem miałem wybór albo mieć najzimniejszy prysznic mojego życia, albo się jeść taki kompletnie przepocony po rowerze. Ani jedno, ani drugie nie jest przyjemną opcją. Len jest bardzo spragniony, tak jakby pił wodę z kranu, a nie butelkową. O. Tak. O, nie mogę. Nie mogę im mówić, że mamy jakąś bardzo poważną chorobę. Nie te sale lekcyjne. My jesteśmy w piątej, a? Jest. Jak tam? Toalety też nie działają, doskonale. Dexplate nic jak stało. O, można zobaczyć. Ja to był sobie ma fej... O mój Boże. A mi to nie ironicznie nie brzmi jak katastrofalny pomysł, ale jednocześnie jakaś część mnie odmawia. Nie zdarzy, prawda? Yep. Ten fajny dalej jest wolniejszy niż mi się wydaje. Aha. Na kole.
Podniesie sobie te panele na górze, żeby szybciej się odnowiło odabina. Albo żeby zrobił to, I guess. Bye cannon, bye cannon. On se strzeli. Zdążę? Zdążę. On finczuje w przeciwieństwie do przeciwników, z którymi ostatnio walczyliśmy, czyli Woodmana i Stonemana. Zdążę? Zdążę. Chyba się tutaj teraz mój pełni naładowany Buster. Dużo, całkiem. A CCXD. Dodam sejczyk, bo trochę. 48, całkiem sporo. W ogóle to nie jest tak, że ja stojąc tutaj jestem w tej chwili w 100% bezpieczny. Okej, okay, się zaczyna być niebezpieczny z kolei. No dobrze, a BC weźmiemy też drugi C, I guess. Potężny Z kanon. Okej, okay, to przy końcu i sprawdzimy to, o co ostatnio było pytanie. Albo i nie sprawdzimy, I guess. O mój Boże. Czemu on mnie celował kompletnie? Czuję się celowany, że on nie wchodził w ogóle na mój ten. Na mój rząd. Jak to tak można? Gra jest absolutnie niegrywalna. Dobra, bo to dzięki, dzięki, cześć na skipku. Jak można być tak dobrym w grę? Chcę dostać chipa jakiegoś. Nalegam. Tym razem się nie pierdzielę z tymi z zetami. Chociaż on nie finczuje od tego niby. Jakiś fast gauge by mi się przydał. Fast gauge. Bank. Ach. Ale będzie potężny program Advance. Best World. No dobrze. Rozumiem. To jest trochę taka dosłowna definicja. Nie mam pojęcia, czego się spodziewałem, ale i tak się zawiodłem. O kurwa. O Boże, o kurwa. Zjebałem. O, dopinę za szybko wszedłem. Czy mamy cokolwiek ciekawego? A, C, knife. No dobrze. Ospamujmy sobie shockwave'em, I guess. Albo i nie. A niedużo kolega mnie znowu celuje. No, on mnie bierze i toluje. To co, nie wyjdziemy stąd, dopóki nie dostajemy flipu, prawda? Shockwave są ok. Ach. High cannon, I guess. Okay. O tak. Bo chcę dokończyć ładowanie Bustera i dopiero wtedy kanon nałożyć. O, w ten sposób.
Co my tu mamy? Fire Tower i Fireman. Ach. Powinienem od go strzelić Firemanem stąd, right? Tak, mogę. I teraz jest w teorii na dwa shockwave'y. Cześć droga, w tym momencie gdzie siedzimy. Dobre pytanie. Biorąc pod uwagę, że nie znam gry. Dopiero to byłem light up power upa. I teraz wszędzie wody nie ma. Oddajcie mi moje shipy! Ostatni raz. Jak teraz mi nie da shipa, to niech się kurwa pierdoli. Trochę tak. Możliwe, że nie wszystko, ale trochę tak. Na pewno nie zwiedzałem do końca karty. Tej jakiej tam Sajona miała? Bo zdecydowanie za mocno byłem tam klepany. Sal blisko wystarczająco. A cóż to, ABC? No dobrze. Zdążę czy nie zdążę? Optymalne to może nie było, ale tragiczne też nie. Ja nie dostanę teraz chipa, by the way. No po tym to na pewno. Jestem tak nieprzyzwyczajony, że Gatman może sobie losowo rozwijać, że ja nie wchodzę na twój rząd. Kurwo. Ja nie mogę. Ja dzisiaj nie mogę. Ja dzisiaj nie mogę. Ja się dzisiaj nie nadaję do gania w tego. Im before draft mi dadzą losowo chip Gatmana. Aaa, kasa. Jebał cię pies. Jeden z dzieciaków z kasy B zniknął. Unlucky. Wody w całym mieście nie ma, doskonale. Nie wiem kiedy na to naprawią. Potrzebuję Blasting 8, żeby dostać chip. Miałem 9 i dostałem kasę! No dobrze. Ciekawe, co może być problemem, jeżeli chodzi o wodę? Nie. To jest takie dosłowne nie. Odmawiam. Mentalnie odmawiam. No dobrze, weźmy do domu, zobaczmy, czy może coś się prawiło. Jeżeli chodzi o wodę. Auto? Easy?
iPhone'a mają, tak? Jedno. Chcę zawalczyć. Daj mi number, man. Ach. Nie będę kłamał, moja zupka kodowa mi odrobinę przeszkadza w tym momencie. Ale to czemu ja nie chciałem stoić na rząd. Skusy weszły. Najgorsze jest to, że gam na kontrolerze, który może mieć skusy. Masz 25% szans na zostanie. I want to fucking die. Fire. Boże. Aż ten paskudny folder jest. Jeżeli chodzi o kody. Gatma jedynka często miał 40, mam wrażenie. O, Numberman, nice. A wycip Numbermana. Daj raz 10, to dane mi area. Jakoś to brzmi jako przeróbka. To się nie obdarza. I chyba też nie powoli wmieniać kanony na high kanony przynajmniej. Czemu jest Saturn w ogóle? Missile that can turn once. Kazaja 10, I mean, to wciąż nie jest nic strasznego. Dobra, powiedz mi co tu masz. Kanon S, PDK, Xenon 3, Reaper, Barrier, Electrode. Electrode sobie kupię do biblioteki, żeby był. Ale aż tak chyba mam też jak. Cześć, Karka, witam. Dobra, co my tu mamy? Chip Trader. Kanon A, doskonale. A ten niebieski to jest? Chip Trader Special. O mój Boże. Literalna definicja, nie mam pojęcia czego się spodziewałem, ale i tak się zawiodłem. Czy to w ogóle wbiera tylko chipy, które mam w plecaku, czy mogą być też z mojego folderu? Teraz się przekonamy. Jezu Chryste! Zabierzcie ten trader ode mnie! Bo czuję się jakbym niezmemowany w tym momencie. Fajny ten. Viral, by the way. Nie, nie chcę. Nie jestem do wolnego chipa. A mi zakładam, że jeżeli mam ich więcej niż jeden, to jest okej. Okay. Cześć, mamo. Myślałem, że może coś wiadomo. Chipy z NFZ-u. Oh no. No co tam? Dziecko z kasy by zostało porwane. Porwane, powiadacie? To wygląda, jakby ktoś tutaj został porwany, ale najwyraźniej nie jest mi dane czegokolwiek tym zabić. Najwyraźniej jest to zbyt dziwne i niezrozumiałe dla 10-latka, więc się tego nie tkamy. 10 czy 11-latka? Whatever. Jedno i drugie jest bliskie wystarczająco. No dobrze, zobaczmy co nam powiedzą tutaj, jeżeli chodzi o status wody.
Halo, woda? Halo, woda? Halo, woda? Halo, woda? Pracujemy nad tym. Okej, okay, rozumiem. Len ma 11. O, a któż to? O tak, dzieciak powiedział, dzieciak. Oficjalny netwojownik. Takiemu to dobrze. Czy możemy iść na górę w ogóle, czy nie możemy iść na górę? Nope. Tak. Żartowałem. God damn it. Tato, załatw mi oznakę bycia oficjalnym butlerem. Proszę, 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 proszę. Tato, ja też chcę być taki fajny jak Giga Chad. Okej, okay, taty wciąż nie ma, doskonale. Taty, daj dowód. Fajnie było. Kadiego tu wciąż nie ma, doskonale. Ha. Tutaj opłacałem. Czy możemy zabezpieczyć kartę identyfikacyjną? Prosto z jego fartucha? Jak każdy porządny 11-latek? Zobaczmy. Nigdy się nie dowiedzą, że to tak naprawdę nie jest ten 30-latek. Prawda? Prawda? Ja po prostu bardzo młodo wyglądam. To wszystko dlatego. I teraz czy możemy wrócić z tym do Waterworksów i tam pokazać swoje ID? Nawadniajcie się. No, tutaj w grze ewidentnie tego nie mogą. Okej, okay, ewidentnie w tym nie pojedziemy. A może może się tego. That's fine. Wszędzie jest woda z psuta. Wykupiono wszystkie napoje, czy to dlatego, że... Well... Nie ma wody? Nah. Na pewno nie dlatego. Podoba mi się, jak bardzo absolutnie nikt nie kwestionuje, że biega sobie tutaj jakiś 11-latek. Chat może mieć licencję, żeby to być, to czemu nie Len? I mean, bo Len nie ma licencji. Wydaje mi się, że to jest główny problem. Że nie jest tak, że jest dzieckiem, tylko dlatego, że sobie nie wyrobił. Doktor Freud? Okej, okay, możemy się podłączyć, tak ciek. Pamiętajcie, najpierw trzeba się podłączyć, a potem myśleć, czemu Len miałby teoretycznie nie mieć, bo jeszcze sobie nie wyrobił. A jeżeli masz na myśli, że czemu mieliby zakładać, że sobie nie wyrobił, to pewnie nie ma powodu, żeby to zakładać. Czy one się ruszały? Nie. Przynajmniej o tyle dobrze. Mam wrażenie, że te wirusy bardzo długo nie były w grze. Że ich bardzo długo nie było i potem pojawiły się jakoś dopiero bliżej tej... Bliżej szóstki... Rekup. Hold up. Jest przewidziałem to. The fuck? What do you mean? Rekup 200. Ajda. Ojo! Nie zdążę, a zdążyłem, nice. Wyrwij hita.
Wolę sobie nie wydawać hitów. To zawsze bezpieczna metoda. Echo, nie ma wody. Ta, wiem. Zdaje się, że wie. A może się przejdę, ogarnę. Nie, żeby było tutaj jakoś specjalnie dużo do sprawdzania, ewidentnie. Poza HP marką. Aż się chce zastanowić z oryginałem tej gry. Co aż na myśli przez oryginał? Że ten advanced'owy, czy ta wersja Legacy Collection aż tak się różni? A nigdy wcześniej nic takiego się nie stało. No kurczę, kurczę, jak to się stało? Że tak się wcześniej nie stało? To dalej już nie przejdziemy. A ja, w ten deseń. Że przez oryginał masz na myśli japońską wersję, czaje, czaje. Nie, nie ma żadnej wody, która jest pompowana. Domyślam się, że ten, że zmian mogło być zauważalnie dużo. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak wygląda ilość znaków, która mogła być wrzucona. No dobrze, przeszedłem się po budynku. Czy to już wszystko? Nie. Czy chcemy się rozejrzeć? A już się rozejrzałem. Możemy tylko wyjść co najwyżej. Chyba. Chyba, że o czymś nie wiem, gdzie się jeszcze da się wejść. Czemu N-Battle proszę sprawić błędy? Może dlatego, że to nie wiem, widoce? Gdzie by tu się ukryć? Na przykład w laboratorium mojego ojca. To może pójść nie tak. Spoiler, wszystko. Jest obozowany na polskich wersjach, ale z angielskim skryptem. Teraz zastanawiam się, czy schowamy się po prostu casualowo w szafie. Jest 12, więc nikogo już nie powinno być. To interesujący typ pracy. On się nawet nie chował. I know, right? Możemy wejść tutaj i zobaczyć, co się dzieje. Szynić wypuślenia z szafy? Nie. Ale znajdź coś, do czego możemy się podłączyć. Na przykład to. A co ty myślisz, że tu robisz? To co, wracam do domu? Haha, taki chuj. Powiedział każdy prawdziwy 11-latek. Wyczuwam szczura. Mam nadzieję, że nie dosłownie, bo jeba się tony. O Boże, lodowe mechaniki w moim Megamanie. Najgorzej. Uiii, ej, woda. Woda nas blokuje? Tak. To nie wygląda jakoś specjalnie dobrze.
Nie mam zamiaru chyba sprawdzać, ile to mi zada. I chyba mnie zrozumiecie. Każdy ma... Za szybko? Nie. Nie tym razem. Chyba Elanga trochę kijowa, ale... Przeboleje. Czyli tam mnie to dorzuciło. Nowe wirusy. Wirusy nowe, ale jakby te same. Nie, zobaczcie, Numberman to wykeruje. Patrzcie, jaka potęga. 1. Nie, 5. Walki są cięższe. Na pewno nie na początku. O Boże, to wodny przeciwnik. Nie wygląda. Jestem przyzwyczajony, że one są zawsze ogniste. Aqua Tower. Aqua Tower to 120, nice. Przygarnę sobie. Nawet jeżeli kod R nie jest jakiś wybitny dla mojego folderu. Ale będzie piękna jebanina się z kodami. Poczekajcie, jeszcze raz. Mogę albo przejść tutaj, albo ja mogę. Mogę tak? Czy nie mogę tak? To było dziwne. Kiedy cię obchodził Kortlipa? Powoli zaczyna. Zwłaszcza na bossów. Bo widzę, jak ciężko mi idzie zużywanie chipów, które mam. A inne sprawy, że dostaję teraz od zajobu kasy, a mało tych. Mało chipów. Wolałbym odwrotnie. Boże. Pokłyj mi teraz. Dasz. Ech. Dobra. Zacznie dziwnie się nawiguje po tym lodzie, szczerze mówiąc. Mam takie wrażenie. Na pewno krzyżakiem jest gorzej niż bez krzyżaka. Pytanie. Od czego zależy, czy to... kręci, czy nie? To mnie zastanawia. Bo trzymałem cały czas strzałkę do góry i dopiero na koniec kręciło. I teraz nie jestem pewien od tego, czy... od tego, jak ja się ruszam. O, Jesus. To strasznie dziwne. God damn it. O, traciłem. Ach, mam tą. Spróbujmy na razie to łatwić. Dasz jego. Ach. Łąki trochę. Zgadzam się, to bardzo łąki. Prawie jak Celest. Dajcie mi chipy! O, to zacznij lepiej robić walki, to dostaniesz chipy. O. Cześć, Protoman. Nie możesz po prostu usuwać ludzi, którzy staną ci na drodze. Oczywiście, że mogę.
No dobrze. Tak zwany gigachod. Jeżeli puścisz wodę na lód, to on się stopi. Możesz chodzić po stopionym lodzie, ale nie po wodzie. Jeżeli się blokujesz, woda wróci, ale lód nie. A. Błagam, powiedz, że oni nie oczekują, że ja będę tutaj jakoś bardzo intensywnie się wylogowywał. Surely not. To nie może być. Dobra, tutaj na razie widzę, że nikt nie zabije, więc... Denerwuje mnie odrobinę, że ten Water Tower działa konkretnie na ten... Na... jednego przeciwnika tylko. Ja się na razie dodatniam. Spoko, spoko. Być może do później wtedy. Dobra, co my tu mamy? Kółeczko. Możemy sobie nalać trochę wody. Ślepa uliczka? Pierdol, już kłopotę. A nie, czy to zastąpiło na amen? Tak, okej. Okay. Czyli tam wejszego można iść. Kąty były trójki, z tego pamiętam to tak. W sensie w trójce na pewno kąty były i miały efekty w gameplayu. O tak powiem. Bo w suite za końce można było dostawać backtragi. Tyle pamiętam. A od czwórki kąty dawały tego. Od czwórki kąty dawały... Full synchro. Czemu ja trafiłem dwóch? Taka propos tego, co wcześniej tam na czacie pisze. Aha, czyli tym się na razie nie zajmiemy. I tędy nie przejdziemy. Nie chciałem tego odkręcać. Bo tam mi tylko będzie przeszkadzać. Tu też nie chciałem wracać. Nie. Ja wiem, bo się w to wierzę. Chyba tak, tak mi się wydaje. A. O. Nie zdążę go strzelić działka raczej. A? Zapianie ich jest pamiętanie frustrujące przez to, jak krótko one są na ziemi, czy tak to mówimy. A, zróbmy kółeczko. Tesalek. I teraz gdzie ja się lodu pozbyłem właściwie? Muszę ogarnąć, nic... Nic tutaj nie zrobię. Czy wiesz, od wieżdy na scenie są te, które są... Tutaj? U... Sai... Sal? Czy ja stąd przyszedłem? Czy ja stąd przyszedłem? Nie, ja stąd przyszedłem.
prostu mniej było. A, ja się ślipnął. Dupki szyszkowe, I know, right? Czy ja zdążę? Pewnie nie. Zdążę. This is fine. Naładujmy sobie busty zaraz. Daj 10 sekund. I wciąż bez chipu. Jeszcze trochę i będę najbogatszym człowiekiem na planecie, któremu brakuje bardzo intensywnie. Tego, któremu bardzo intensywnie brakuje chipów. Ice Punch B. Dobrze, niech sobie ma za mały zasięg dla mnie. Spadaj na ziemię. Bąk. Tak, zależy też od tego, ile się ruszasz. O mój Boże. Zapominam o tej części. Tak, nie, damage'a może zmienić zdanie. 80. A. 80 to jest zasięg, ten obrażaj miecza. Więc nie wiem, czemu miałbym zmienić się zdanie. Au. Jeszcze się wkopałem na to. Basty. What? Czemu? Jezus, system oceniania w tej grze jest strasznie dziwny w takim razie. Jest tam przedań i tu nie chcę na razie iść. Czy ja mogę tutaj jakoś się pierdzielić? Tam czy ma też inne właściwości, ale to pozwala ci odkryć samemu. No spoko, spoko. No, nie dziwię się, jeżeli w ogóle nie odkryję tego wszystkiego. Bank. Bąk. Przynajmniej coś nie leczy. Bo kojarzę w tej grze, one się mogą leczyć. Jak były poza naszym rzędem. Dobra. Inwizwa? Inwizwa, nice. Czy ja tu mogę? Nie, chyba nie. Przynajmniej nie wygląda. No bo i mogę. To teraz już nie wejdę na bach, nie jesteś. Przez to już szybałem. A to nie obniża tylko mojej winy. Okej, to o tyle dobrze. Już się bałem, że będę musiał zacząć hejcić losowo tego. A jeszcze nie muszę. To wygląda źle. Każdy chce tylko wyglądać, da? A propos. Au, nie zdążyłem się ruszyć. Au. To powinno zabić Spookiego. Spooky, scary. Ach. Bałbym się trochę grać w TG bez leczenia między walkami. Jak tak patrzę. Bo jednak zauważyłem, że dość sporo obywam. Czy w tej grze może wystąpić błąd z rodem z HH1? I mogę casualowo po prostu umrzeć od tego, że jakiś pocisk mi trafił po walce? Chyba nie, okej. To mnie ratuje.
Cloudy spóki. Spróbuję spókiego zdjąć. Netto miał Pepsi. O, biedonka teoretycznie zaczęła mieć z jakiegoś przeklętego powodu. Chyba się pogodzi z Lace'ami z Pepsi. Aż sam się zdziwiłem. Tak samo Cheetos mnie już normalnie bierze. O jedno. Netto miał netto. Możesz teraz zniesieć się z Advanced'em, trzeba wymaga lekkie PV. To domyślam się, że mogę jakoś odrobinę zbaktakować. M-Cannon? A nice, big cannon. Bo wiecie, za mało miałem tego. Za mało miałem do tej pory. Monka jest. Jak daleko mi to cofa? Bałem powiedzieć, że nie jakoś super daleko. Domyślam się, gdzie musiałbym się cofnąć. Bo jak pokonaliśmy sal, to ona nam mówiła, że hejka, możesz ten. A, bo on może iść innych też. Że możesz skoczyć się do sklepu z panterzami. Gat mi powiernięta, pędzaj te. To nie wiem, czy kanał zdąży w sumie. Zobaczymy. Nice. Dało radę. Ui, do dołu. Tędy? Tędy? Nie, to mnie to wrzuci. Co robią pancerze? Jeżeli dobrze rozumiem, zmieniają nasz żywioł i chyba zmniejszają obrażenia, ale w tej drugiej części nie jestem pewien, a też ja gram Ferben 1 na ślepo, więc ktoś, kto zna gry, by się musiał powiedzieć. Pewnie jeszcze jakiś znajdę po drodze, ale to nie na razie. Jak nie tędy, to może tędy? O kurwa, to mi się udało. Mieliśmy 50%, jeżeli nie dostajesz od słabości. O, typne. A, to jest okej. God damn it. No dajesz. Okej, nie dajesz, fajnie. Nie dajesz. Nienawidzę tego czasem, Jesus. Z drugiej strony, jeżeli tak sobie z nim pobiegam, to on dosłownie nie będzie miał nad koło, więc I guess, że to też jest opcja. I Bifo znowu użyje tylko... A, ale nieważne, będzie miał nad koło. Mógł normalnie zadał 15, ale Fireman bije. A, czyli Fireman wtedy zadaje normalne obrażenia, a nie podwójne. Ja myślałem, że on podwójne będzie zdawał. A, to też ciekawe wtedy. Czy ja stąd przyszedłem? No nie, ja nie chcę tu być. Efek innych nie mam. Ten zabije ciebie. Dostajesz normalny damage. Czyli pancerz jest efektywnie zawsze pozytywem. To nie działa jak ze strzelami w dalszych częściach, że pancerz może być dla ciebie problemem. Bo pomyślałbym, że tak będzie działać, ale no. Tak by logika nakazywała to. Ale I guess, że nie chcieli, żeby to były, nie wiem, poczwórne wręcz obrażenia. Zabić ten counterzyk. Ach, double kill? Tak samo jak w ogóle nie dostałem mnie od własnego żywiołu.
Czemu mieliby dostać mnie od własnego żywioła? Czy ja chcę tu na dół spaść, czy ja chcę tędy wjechać? A, czyli to będą różnice. A. No bo jeżeli ja tutaj wpadnę, to będzie faktycznie to samo, jakbym spadł tutaj. A propos. Bo tutaj możemy sobie przejechać. Tu. No dobrze. Okej. Ach. Zresztą jeszcze fajne to będzie dowolne, żeby go użyć. Yep. Co by trzeć częściowo naładowanym baserem i potem tego? I potem dobić kanonka? A po prostu tak, I guess. Dobra, zaczekam, aż mnie zatkuje. Nice. Normalnie mówię polski język, bo polska języka trudna języka, czy jakoś tak? Zastanawiam się, czy ja nie chcę się posiłkować w tym momencie jakimiś tymi mapkami. Bo powoli się gubię. Dungeony w Ben 1 bez mapy to jest miserable experience. Mówisz? Chyba nie chcę to. Czy ta kasa jest ze mnie żartuje w tym momencie? Okej, przynajmniej tyle dobrze. No dobrze. A dobra, już wszystko wiemy, wszystko widzę. Widzę, gdzie był mój problem, już idę go naprawić. Tędy. Cześć, tędy. Do końca tu. Numberman mi aż tyle tu nie da, chyba. Mogę zawsze użyć Hajkanona i się pozbyć tego. Ja wymaga od ciebie vlogu. Wydaje mi się, że nie. Zaraz spadę swoją teorię. Bo mogę przejść tu, tędy. I tędy. I teraz tu w dół i tu w dół. To był silny spreader. A jedno. A jeszcze się pierdzielił w to. Nice. Zawsze zapominam, że Fire Tower tak długo zostaje na arenie, to be fair. Nice.
Trochę LNG pomogło, ale ważne, że działa. Będę sobie save'a zrobię. Akwata jest wolniejszy? Nie jestem pewien, powiem szczerze. O! Co wy robicie? Okej. Okay. Ale gdzie dzieje się? A? Czyli praktycznie działamy bez tego, bez jednego rzędu, znaczy bez jednej kolumny, ale to nic nie szkodzi. Bo nie zdaje się, że oni są w jakiś wielki problem. Po prostu usuwać się im z drogi. Zwłaszcza, że te lodowe kostki się nawet nie rozbijają w NASA i nic. Równie dobrze mógłbym tak to robić. Jeszcze raz jego mogę z Firemana strzelić. Potężny miniboss. Mal the ice on the pump water. No dobrze. Jestem pewien, że to wszystko naprawiło, prawda? Spoiler, to absolutnie nic nie naprawiło. Chyba nie w tę stronę. Bo możemy tędy wyjść. Jak tyle? Jak są też trzy towery, to czeniem Electowera. Tu jest oszkane. No hejka. Jak tam nasz status wody? Kłamałbym twierdząc, że fioletowa woda wygląda dobrze. A tkewka. To wszystko nasza wina. 100%. Ale kto odliknie? To ciekawe. Pamiętajcie, nie pić skażonej wody. Czyli jest. Dosłownie czuję się, jakbym wrócił do kawki. Przemilczę to. His last name is Freud. Rozumiem. Jaka jest szansa, że jest to dziecko jest w tym samochodzie? Którego nie mogliśmy wcześniej otworzyć? Z jakiegoś przeklętego powodu? Zobaczcie to, że moglibyśmy po prostu tutaj wcześniej przyjść i otworzyć samochód, w którym jest uwięzione dziecko. W ogóle nie wiem, nie kojarzę dalszych Battle Networków, żeby to co robiło WWW albo inne te kryminalistyczne organizacje, żeby to było aż tak, powiedzmy, szkodliwe dla ludzi. Handle program. Message. No dobrze. Handle program brzmi jak coś, czego możemy użyć, żeby odblokować sobie przejście dalej. Bo jedna rzecz całkiem fucked up. Wydaje mi się, że w większości części znalazło się coś, co jest przynajmniej trochę fucked up. Jako tako, ale tutaj póki co mamy co podpalenia, skażoną wodę, boję się co będzie dalej.
Czy my? Właśnie musimy chyba iść do Freuda. Właśnie czekaj, Freud był w tym. Freud był w Waterworksach. Czy to jest późniejszy etagów, nie chcę zajebać planetę. Nie jestem pewien, czy to było tak, że antagonista chciał, czy... Nie będę kłamał, BN4 pamiętam absolutnie chujowa, a to chyba BN4 było. A tam to bardziej było, że na planecie jest zła energia i łochoduło. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Mega Man słucham je robić, na Mega Batman słucham 10-latkiem. Słuchaj. Istnieje też. Star Wars, którym też gramy 10-latkiem. Lubiłem Star Wars też. Goddammit. Czasami mi się marzy, żeby Japończycy robili gry z nieco dojrzalszymi protagonistami. Geo też jakoś nie było lekko. Czy Geo też nie ma jakoś 11-12 lat? Ja sobie, tak jak na przykład sobie mówiłem, że pograłbym sobie w taką personę, która odbywa się w czasach bardziej, powiedzmy, nie wiem... nielitalnych, tylko takich uniwersyteckich, albo na etapie, kiedy ludzie pracują jako taka. Że to by było ciekawe doświadczenie na pewno. Pojebie mnie. Okropnie mi się nawiguje po tym lodzie. Goddammit. Ale trafiłem. Czy ja zniszczyłem chmurkę zanim ona... What? To co wiedzę, tych co mają 15 lat, to inna sprawa. Czy ja mogę tutaj... O tak? Mogę. Nie jestem pewien, że to jest to, co chciałem zrobić, ale... Zero, stary ma 300 lat. Roboty nie mają wieku, to się nie liczy. Oo. Czy jakoś tak? Czy to nam pokazuje... O, ja naiwny, myślałem, że to nam pokaże, w którym kompie jesteśmy. Ale chyba odrobinę przeceniam to, jak łatwo się tu nawiguje. Ten BMDek nie będzie kusił, guys. Jak się dostać do tego BMDka? Chyba tędy. I tutaj wrócić. No właśnie, gdzieś widziałem, że to jest kwestia różnic tych. Różnic. Wartości trochę, że dla nas szkoła się kojarzy tak bardziej negatywnie, a w Japonii szkoła jest odbierana jako jeden z lepszych okresów życia. Głównie dlatego, że tam jednak jest taki trochę bardziej zapierdol, jeżeli chodzi o pracę. Bardzo często ludzie pracują po jakieś 12-15 godzin dziennie przez 5-6 dni w tygodniu. I przez to odbierają szkołę jako ten czas, kiedy jeszcze było fajnie. Ale to wciąż mnie dziwi, że w takim razie ta, że w takim razie, o Boże, nie to chciałem, że w takim razie uniwersytet nie jest też odbierany lepiej, bo wydaje mi się, że to wciąż jest taki etap, kiedy jest w miarę dużo luzu. Dziwi się, że miłość jest trudna do ataku, istnieje zdoba. Nie, mam wrażenie, że teraz jest trochę więcej właśnie jakichś mang czy anime, takich z czasów
właśnie młodzi pracownicy, albo właśnie jakiś tam wczesny uniwerek, na pewno więcej niż kiedyś. Ale wciąż nie jest to coś takiego w miarę, powiedzmy, normalnego. Jolo. A, jednego się pozbyłem. Saint Journey aż do Rosen, to prawda. Znaczy, generalnie SMT chyba nie mają aż tak bardzo problemu. Nie pamiętam. Nie, dobra, w sumie nieważne. W SMT-kach gra się głównie młodymi. Ja tak o tym myślę. Muszę oknąć sobie tylko jeszcze i się to do energii drzwi. Ile ja się nasłuchałem na temat jakichś rozważań moralnych w kwestii Protaga Mushoku Tensei, to szkoda słów. Było tego zdecydowanie więcej niż chciałbym pamiętać. Głównie dlatego, że większość właśnie jakichś takich rozważań to jest, czy chłop jest pedofilem, czy nie. Czy ja stąd dojdę w ogóle to, gdzie chciałem dojść? Ja się zastanawiam. Czy ja idę w jakieś miejsce, do którego nie chciałem iść? A się przekonamy. No już to tak Tokyo Revengers. Chyba nie oglądałem Tokyo Revengers, więc ciężko mi się iść. Bubble, nice. Wiem, jaką jestem. Chyba w czwórce, right? I w czwórce nic nie było, co gorsza. Tak, to będzie czwórka, więc wracamy. Ja chyba przeszedłem to miejsce, mam wrażenie. Nie będę komu posiłkuje się mapą w tej chwili, ale to jest głównie ja problem, jeżeli chodzi o nawigację po tej lokacji. Wiecie to. Teraz o tym mówicie, chyba zrobię tak, będzie szybciej. Wydaje mi się, że tak będzie szybciej. Ten jump 12 lat do czasów licealnych. 12 lat do tyłu, jak rozumiem. Nie do przodu. Do tyłu, tak. O, tak samo kojarzę, było Anime Relife, które też teoretycznie było protagoniście, który tam miał 20 parę lat i dali mu tak zwaną drugą szansę. Haha, bo wiecie, Relife, haha. I też się cofnął do czasów licealnych. Ja jestem też to licealiście, czy już młodzi do... Właśnie nie pamiętam, bo chciałem się do tego odnieść jakoś. Aż zerknę, ile lat miał Flynn. SMT4. Wydaje się, że on młody był. 18. Jak na moje 18, to praktycznie wciąż nastolatek. Taki typowo szkolny. Tak samo w SMT3 mieliśmy przecież ludzi ze szkoły. W SMT5 mamy protagonistę ze szkoły. Starych SMT-ków, powiem szczerze, bez bicia kompletnie nie pamiętam, więc... Tutaj nie wiem. W Personie 2 chyba mamy dorosłych protagonistów? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. W sensie w tej drugiej Personie 2.
Ah, goddammit. A tak to co, Persona 3-5 też mamy protagów w wieku literalnym praktycznie. Persona Trinity Soul, o, Trinity Soul istnieje? Pierwsze słyszę. TF, TF. Dobra, jestem tu. I tym razem zrobię nie to co ostatnio, czyli pójdę dalej. Bo ja, że tutaj był ten jeden ekranik, którego nie mogliśmy użyć, bo trzeba było go naprawić. I ostatnio go właśnie intensywnie pominąłem. Czy ja zdążę strzelić obu? Tak. Bałem się, że nie zdążę.